Choćby sam przykład dzisiejszego patrona, święty Karol Boromeusz, jakże się znalazł na kościelnych urzędach. Mając 12 lat był już duchownym, z woli nie swojej, rzecz jasna, lecz decyzją bogatej rodziny. I mając 12 lat był opatem wielkiego benedyktyńskiego opactwa. 10 lat później, w 22 roku życia, był już administratorem arcybiskupstwa w Mediolanie, kardynałem i faktycznie sekretarzem stanu, czyli drugą osobą w Rzymie po papieżu. A wszystko to po prostu dlatego, że papież był jego wujem. Czy tak ma wyglądać ewangeliczna droga awansu w Kościele? Czy to historia zapowiadająca świętego, jednego z największych reformatorów Kościoła?